Bruksela, jak na stolicę Europy przystało, pełna jest wykwintnych, z przepychem urządzonych hoteli. Tutaj się bawi europejska crème de la crème. I dla niej gotuje się również potrawy z innych części Europy. Tutaj na przykład mamy reklamę wieczoru kuchni katalońskiej. Za 75 euro dowoli katalońskiego jedzenia i wina. No, jeśli tego wina można wypić parę butelek, nie jest to cena z pewnością wygórowana. Kolejna potrawa nie będzie z żelaznego repertuaru kuchni belgijskiej, bo i miejsce jest kosmopolityczne. Będzie to na belgijską modłę przekształcona zuppa inglese. Słodkie danie wymyślone przez Anglików. Klasyczna wersja tego deseru polega na podgrzewaniu żółtek razem ze śmietanką, mlekiem i wanilią, ale w Belgii mleko wydaje mi się napojem zbyt okrutnym, więc zastąpię go czymś bardzo charakterystycznym tylko dla tego kraju. Piwem typu lambic. To jest piwo tak zwanej dzikiej, spontanicznej fermentacji. Proszę zwrócić uwagę na ten niezwykły kolor, bo to piwo jest w Belgii aromatyzowane różnymi owocami. Ja mam akurat wersję malinową. Tylko w Belgii takie piwo się robi. Niemieckie prawa, tak zwane Reinheitsgebot z XVI wieku, pozwala robić piwo tylko ze słodu, z drożdży, z chmielu i z wody. Natomiast Belgowie takich ograniczeń nie mają i piwa typu lambic są właśnie piwami owocowymi. Więc to piwo odkładam na razie. Przelałem go do dzbanka, żeby Państwo zobaczyli, jaki ma kolor. A do miski wlewam żółtka. I pierwsze, co muszę zrobić, to utrzeć te żółtka z cukrem. Mam tutaj cukier biały, ale też brązowy i wybieram oczywiście brązowy i robię z tego kogelmogel. Klasyczny kogelmogel uciera się na biało, no ale że jest cukier brązowy, więc to nigdy białe nie będzie. Do tego garnka teraz wlewam lambika. Muszę go podgrzać. Musi być bardzo gorący, a doprawiać będę kogelmogel z tartą skórką cytrynową. Już świecę pod ten ogień. To się zaczyna gotować. Za chwilę nawet największe patio wypełni się aromatem malin, a tutaj na jak najmniejszych otworach wyszorowana, koniecznie wyszorowana skórka cytrynowa. Skórki starłem dość sporo, jej aromat powinien być wyraźnie wyczuwalny. Do mleka lepsza jest wanilia, ale do piwa wanilia byłaby zbyt mdła. Teraz do tego dolewam nieco słodkiej śmietanki, naprawdę nieco, jakieś 5-6 łyżek mniej więcej i na końcu piwo, ale piwo powinno być ciepłe, lecz nie wrzące, ponieważ gdyby było wrzące, to jajka by się, żółtka by się ścięły. I to wszystko trzeba tutaj rozprowadzić dokładnie. To póki co jest całkowicie rzadkie, ale dlatego też tutaj w garnku obok gotuje mi się woda. Kładę więc tę miskę na garnku i na parze cały czas ubijając. Trzeba to, tak jak włoskie zabajone, trzymać pod parą tak długo, aż całkowicie zgęstnieje. Crème anglaise, well, zuppa inglese w wersji belgijskiej gotowa. Bardzo przepiękna, kremowa, gęściutka. No cudowna i nawet ma ładny kolor, przypominający lekko kolor malin. Z mlekiem byłaby dużo gorsza. No najlepiej byłoby to udekorować malinami, ale malin o tej porze jeszcze nie ma, więc pozwolę sobie tutaj położyć trochę truskawek. Truskawki też są kosmopolityczne, mianowicie z Hiszpanii, a zupę będzie próbował pan Krzysztof Turowski, kłaniam się nisko. Dobry. Pan Krzysztof jest dyrektorem Ośrodka Polskiej Informacji Turystycznej. Tak, proszę jest, bardzo, panie Krzysztof, jakby pan był łaskaw. No to ja spróbuję. No i jak? Naprawdę znakomite. Bardzo dobre. Panie Krzysztofie, a czy polska kuchnia jest w Belgii w jakikolwiek sposób obecna? No właśnie staramy się to robić, żeby ją promować przede wszystkim
tę kuchnię, którą mogą Belgowie kosztować w Polsce na miejscu. Tak. Wśród licznych atrakcji polskich, które staramy się promować, pod tym zresztą znakiem, to jest także kuchnia polska. Muszę panu powiedzieć, że się ogromnym powodzeniem. Wszelkiego rodzaju pierogi polskie, słodycze, ciasta. Tu nie ma tak znakomitych ciast jak w Polsce, ale także czasami zupy, zwłaszcza zupa grzybowa jest wielkim. A nie ukrywam, że jak robię w sezonie bigos, to zapraszam samych znakomitych Belgów i niezwykle smakuje. Skąd pan bierze prawdziwki? Tu można kupić. Zbieram. Tu? Zbieram, tu na miejscu. Tu na miejscu w Ardenach. Natomiast czasami pokazujemy także kuchnię belską, polską, tu na miejscu. Mianowicie w tym hotelu co roku w styczniu odbywa się bal polski pod patronatem pani Jolanty Kwaśniewskiej i na balu oczywiście serwowana jest kuchnia polska. Słyszeli państwo, zatem jest szansa, jest światełko w tunelu, wystarczy przyjechać do Belgii, wziąć ze sobą jak największe garnki i mnóstwo suszonych prawdziwków i gotować zupę grzybową, a kolejki tubylców będą ustawiały się aż hen po horyzont. Co prawda wynalezienie gofrów przypisują sobie mieszkańcy Liège, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jest to chyba najpopularniejsza, w każdym razie najbardziej dostępny belgijski deser. No i teraz już sami państwo muszą ocenić, co jest piękniejsze, gofr z bitą śmietaną, czy też Grand Place o zmierzchu. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia państwa.